Siemanko, dzisiaj mam przyjemność gościć u siebie na swoim skromnym kanale Pawła, który ma kanał o nazwie, przypomnij? Pablo AC. Pawlo AC. Witam serdecznie. Pawła miałem przyjemność poznać na OME. Tylko była taka sytuacja, no, że trafiła mi się grupka kolesi. Fajnie, elegancko się z nimi gadało, ale akurat Pawła nie widziałem. Tam byłeś poza kadrem, co nie? No bo ja się tak z początku nie. Ja najpierw muszę sprawdzić ludzi, czy są odpowiedni, w porządku, czy są. Bo jak się pokazuje przeważnie od razu, to od razu leci A jakiś jasne, jasne, to zaraz poruszymy. parachutem. Sorry, że ci przerwę, zaraz to poruszymy. Ja ogólnie powiem Okej. ci, że często jest taka sytuacja, będąc na OME, że na przykład część osób gada ze mną, a część jest poza kadrem. Nierzadko zdarza się, że ktoś tam z tyłu właśnie, ten ktoś z tyłu to zawsze coś wyzywa, bo nie wiem czemu tak robią ludzie, ale w twoim przypadku właśnie opowiedz, czemu tak było, że na początku nie było cię widać, nie? Tylko całą praktycznie ile tam, żeśmy ponad godzinę rozmawiali i tak. No tak do godzinki było, no. No to ja zawsze mam tak, że ja siedzę obok za kadrem kamery tylko ze względu na to, że od razu jak mnie ludzie widzą, to od razu mnie krytykują i nie dają mi dojść do słowa. A jeżeli jestem po kadrem, to jak się odezwę, to jednak tam jakieś do słowa mnie dopuszczą do mnie i mogę wyrazić swoje opinie na temat danej rozmowy. Na przykład w przypadku rozmowy o grach albo o jakichś innych rzeczach, to naprawdę wtedy mogę wypowiedzieć się na swój temat, co i jak. No i przeważnie jak tak po pół godzinie, maksymalnie jak się jest długa konwersacja, to ja zawsze się pokazuję potem dopiero i mówię, no popatrzcie, tak, jestem taki, jaki jestem i mogę normalnie sobie porozmawiać. A w przypadku, kiedy od razu jestem przed kamerą i chcę dojść do słowa, zawsze mi przerywają i pytają się mnie, dlaczego jesteś taki, a zrób salto, a zrób coś takiego. No i Z właśnie. taką właśnie krytyką się człowiek spotyka i w sumie ja sobie już z tym radzę, a czasami nie, to zależy od dnia. I po prostu w takich kwestiach zawsze wolę na pierwszy rzut wyrzucić kumpli, żeby oni zaczęli tą rozmowę, ja się tam potem przyłączam w trakcie i jak okazuje się, że ziomek jest spoko albo laska, to wtedy się pokazuje. Ale powiem ci, że tak naprawdę teraz rozmawiając z tej perspektywy, to i tak nie będą wiedzieć, o co chodzi tutaj u mnie widzowie, nie? Masz możliwość pokazać się bardziej, czy? Aktualnie nie, bo jestem sam. Aha, A jesteś sam. sobie ręki nie dam sobie. Jak ja się podstawię pod komputer, to jestem w tej pozycji. To mogę ci, słuchaj, jeszcze mogę ci mojego TikToka podlinkować potem. A dobra, To spoko, spoko. tam mam wszystko, co ja. Znaczy, no tutaj nie będę ukrywał, że, no, że chcieliśmy poruszyć temat niepełnosprawności, co nie, że po prostu ludzie widząc twoją niepełnosprawność, no jak się zachowują, możesz opowiedzieć, nie? Większości to jest takie patrzenie na ciebie z góry. To nigdy jeszcze nie miałem okazji tak naprawdę, że tak z randomową osobą spotkać się tak na równi, tylko zawsze jest tak, że jak jestem w sklepie albo coś, to podchodzą bez pytania i od razu pomagają, a prawda jest taka, że ja sobie w miarę radzę i to jest takie dla mnie trochę krępujące, Nie potrzebujesz tego. bo chodzi o to, że po prostu mnie czasami, ja to doceniam oczywiście, bo to jest bardzo szlachetne z ich strony, ale momentami to bywa naprawdę upierdliwe, bo takie, zwłaszcza starsze panie podchodzą często i mówią pomóc, 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 no praktycznie cały czas mi się tak zdarza, ale ja zawsze mówię, no nie trzeba, nie trzeba, ale potem już to się staje takie w mojej głowie, sobie mówię, że to jest takie, no natrętne, że już to nie trzeba No jasne. Czekaj takiego sekundkę. zachowania. Tylko sprawdzę, upewnię się, czy na pewno się nagrywa. No i ten, to co, mogę kontynuować? Jasne, jasne. Dobra, no to jeśli chodzi jeszcze o takie inne sytuacje, to na przykład mówimy tutaj o równości, co nie? No to ta równość bywa też taka, że na przykład jest grupa ludzi w moim wieku, załóżmy w rówieśników, i chciałbym z nimi słyszeć, że tam rozmawiają o jakiejś ciekawej rzeczy, o jakimś ciekawym temacie. No ja chciałbym dodać coś od siebie. No to miałem tak kilka razy w życiu, że jak podchodziłem, żeby się dołączyć do tej rozmowy, było to tam czasami na klubie, a czasami gdzieś
po prostu gdzieś na mieście, to zawsze było tak, że zluknęli na mnie takim szyderczym wzrokiem, a potem odchodzili gdzieś w pizdu. No i tyle było z tych ludzi. I tak miałem chyba 4 razy w życiu. Ale w realu, że tak powiem, rzadko masz nieprzyjemności. Nie, mało, mało kiedy. Najbardziej byłem gnojony w sieci, niestety. I niech zgadnę, właśnie na Ome najwięcej pewnie, No, w grach komputerowych też, bo jestem takim graczem, więc bywało to tak. Nawet były takie sytuacje, że na moim kanale było takie, że ziomek wyczaił tam na moim profilu, że mam linka do kanału, to powiedział, że albo go dam na filmik, albo kuźwa cię będę gnoił i raportował, że już zgłaszał, żeby ci bana dać. Ja No. bym to skwitował bardzo wulgarnymi słowami, ale staramy się nie przeklinać tutaj. Wiadomo, bo to YouTube, nie? Żeby tam. No ogólnie No, ja bym to skwitował, wiesz, słowami niczym Zbigniew Stonoga. W takim stylu najchętniej, wiesz. Wiesz, który, nie? spoko, spoko. Kojarzysz pana Zbigniewa Stonogę, nie? Tak. Słynny nasz dobry polityk, najlepszy. Dokładnie. A ten. Teraz coś chciałem zapytać. A powiedz mi, jeśli chodzi o te OME, to tak procentowo ile osób ma problem z tym, jakby właśnie, jak widzą twoją niepełnosprawność? Właśnie mało ludzi widzi. Ja się ogólnie powiem tak, jeszcze wypowiem, że ja się kiedyś tego wstydziłem, tego, że jestem niepełnosprawny. Po prostu chciałem, ja się ogólnie wychowałem w środowisku ludzi nie niepełnosprawnych, tylko pełnosprawnych, gdzie ziomki normalnie mnie traktowały jak normalnego, tak z dzieciństwa. No. I potem było ciężko z czasem przyzwyczaić się do innych niepełnosprawnych. A ze względu na to, że się wychowywałem właśnie w takim środowisku, a nie innym, to też chciałem w ten sposób ukrywać tą moją dolegliwość. I zawsze, kiedy w sieci na OME siedziałem czy coś, to zawsze było tak, że udawałem tą osobę jednak tam, nie tą, kim jestem. No ja powiem ci, Dlatego właśnie. nie, no Tak? kontynuuj, sorry, bo przypadkiem. No i dlatego właśnie zrobiłem sobie taki, nie, trwało to może 15 lat. Trwało to ukrywanie. Dopiero potem zrozumiałem, że takie ukrywanie się, kimi naprawdę jesteś, jest. No, szkodzisz przede wszystkim sobie, a nie tam opinii coś. No. A czy wiesz, tak Bo mówisz, że ludzie powinni akceptować człowieka, jaki jest, a nie kurna, że będziesz udawał kogoś innego, kim jesteś. no, ale widzisz, tak mówisz, a propos, że udawać niepełnosprawnego, udawać pełnosprawnego, normalnego, czy jak to powiedzieć? Ja powiem tobie, że wtedy, jak żeśmy tą rozmowę prowadzili, ciebie nie widziałem, to ja odebrałem ciebie właśnie tak, jak za kadrem się wypowiadałeś, trochę jak mózg ekipy brzmiałeś, wiesz, tak jakby najmądrzej się wypowiadałeś ze wszystkich, nie? Tak to odebrałem, czy tak jakby, no jakbyś był mózgiem tej ekipy, dla mnie to zabrzmiało wręcz, wiesz. Można powiedzieć, że mam coś w sobie z takiego, nie wiem, czy to nazwać tak z grubej rury przywódcą. Bardziej traktuję się jakiego takiego opiekuna, bo wiesz, większość moich kolegów aktualnie to dorośli w robotach i rodziny mają, a reszta to takie małolaty, którymi w pewien sposób się opiekuję, tak mentalnie bardziej niż fizycznie. Powiem tobie, mi zawsze, tak a propos, ja nie wiem, dziwię się, że są osoby, które mają problem z niepełnosprawnością, bo ja zawsze gdzieś byłem wychowany w dużym szacunku do niepełnosprawności. Może to głupio zabrzmi, ale gdzieś nawet w jakiś sposób mi to imponowało. Na przykład weterani tam po II wojnie światowej coś, że jakiś na swój sposób byli dla mnie kozakami zawsze. I nawet nie wiem, czy oglądałeś film, tak a propos przywództwa i bycia niepełnosprawnym, oglądałeś może film Requiem dla snu? Pamiętasz taki film o narkomanach? Nie bardzo, ale bardziej kojarzy mi się taki, jak to mówisz tutaj, to bardziej mi się to kojarzy z Awatarem. Aha, no to też spoko, ale tam No, właśnie była i tam też scenka. był żołnierz, tam też był właśnie Awataran komandos na wózku, który stracił No. zdrowie A tak, i dostał faktycznie, no. potem, no i potem dostał tego Awatara i w pewien sposób został przywódcą tych Awatarów później, tego plemienia tam. Tam w Requiem dla snu też było, że tu pokazana głowa mafii, ten i koleś był głuchoniemy i on tak fajnie gestykulował ten, że jak go przewali, to go tam, czy jakoś tam pokazał, Tak, że go po prostu załatwią. Nie? I też to takie na swój sposób było imponujące. Ale powiem ci, ja poruszam też ten temat, tak czuję się bynajmniej, że
w jakiś sposób tam drobny mam prawo poruszać ten temat, bo ja już z tym swoim biodrem też już powoli zaczynam się czuć i kwalifikować, jakby, że kwalifikuję się do jakoś częściowo niepełnosprawny, bo już jestem na przykład ze spacerów wykluczony i tak dalej, prawdopodobnie będzie coraz gorzej. Więc tak naprawdę ogólnie moim zdaniem dziecinnie łatwo nabawić się niepełnosprawności, dlatego dziwi mnie, że ktokolwiek może mieć z tym problem. Wiesz co, nawet nie chodzi mi o jakieś rozczulanie się, współczucie, tylko no dziwne, że ktoś w ogóle może się czuć, jakby go to nie dotyczyło, jakby on był jakimś półbogiem, czy co, przeznaczy, że go auto pierdyknie już ma pozamiatane, nie? Może mieć. Dokładnie, tak. O tym właśnie też, że się mówi dużo, że ten, kto potem gnoi taką osobę, to potem nie wiadomo, czy sobie nie narobi jakiejś złej karmy, że wiesz, że go auto jakieś może potem na następny dzień pierdzielnąć. Albo ja nie wiem, jak sytuacja ostatnio w Katowicach z tą dziewczyną, co nie, co ją Aha. też tam potrąciło A czy ona autobus. umarła chyba, tak? Co kierowca autobusu, tak? Tak. No. No to tam już To grubo i właśnie akcent. też tutaj napomnę o karmie, co nie? Ona się tam z kimś kłóciła tak ostro, i, bo wiedział, wiesz mniej więcej o co chodziło w tamtej sytuacji. Znaczy tam Ty nie śledziłeś tego jakaś filmu. awantura uliczna tam była i kierowca spanikował, tak? I No, ale ja to bardziej traktuję jako zrządzenie losu, według mnie to jest, bo ona się tam z kimś ostro kłóciła. A ja jestem zwolennikiem tego, że jak czynisz zło, to zwracasz się to dwukrotnie, a jak czynisz dobro, to ci się to zwraca dziesięciokrotnie. I w tej sytuacji było, tak według mojej opinii jest, że ona sobie tam narobiła strasznie złej opinii, złej karmy i wtedy wydarzył się ten nieszczęśliwy wypadek. no ale tego chyba nie idzie sprawdzić, kim była ta osoba i w ogóle, nie? No, ciężko stwierdzić. A czy Pełno we wszystkim. tutaj akurat ja troszeczkę powiem tobie średnio w karmę wierzę, bo też niestety są takie bezczelne przypadki. Nie wiem, czy kojarzysz tego niepełnosprawnego faceta, Nick Vujicic, ten słynny mówca, bez rąk, bez nóg. Kojarzysz? Pamiętasz? No, on jest jeszcze niskorosły, tak? No tak. No, kojarzę. To on twierdzi, że się spotkał z osobami, które twierdziły, o, pokazywały na niego, mówią, twoja osoba jest dowodem na istnienie reinkarnacji, karmy i tak dalej. I fakt, że jesteś teraz taki, to znaczy, że przesrałeś w poprzednim życiu, nie? I mi się wydaje, no nie wiem, jak ty byś się do tego odniósł. Ja też mam takie samo zdanie. Nikt nie wie tak naprawdę, jeżeli wierzy w reinkarnację, to tak naprawdę nikt nie wie, kim był w poprzednim życiu i jakie następne życie tak zwany Bóg Budda mu szykuje. Bo Budda to jest właśnie twórca całej karmy dobra i zła i reinkarnacji. Jeżeli wierzysz w to, to tu wiesz. Czy ja No i osobiście. potem No. mówi się właśnie, że jak był taki Hitler na przykład, to on mógł się odrodzić w postaci kota, mógł się odrodzić w postaci świni, jakiegoś bydła, że wie, że go tam że on ma to parę tych lat życia, go tam potem mordują tak, jak on mordował Żydów. I to właśnie jest też kwestia tego, jak właśnie czynisz dane życie. Moim zdaniem każde życie trzeba cenić sobie jak najbardziej. Co będzie po śmierci, to będzie. Ja nie jestem takim zwolennikiem akurat buddyzmu, czy chrześcijaństwa, czy katolizmu. Ja jestem obojętny. Ja wierzę w sumie po części z każdą rzecz pośmiertną i po prostu jestem zdania tego, że człowiek dowie się tego dopiero w swoim czasie, co jest po śmierci. Ja osobiście powiem tobie, nie chcę wierzyć w reinkarnację, ale jak jest, to się właśnie przekonamy, ale powiem tobie, że dla mnie osobiście wiara w karmę, właśnie to, jak się ma teraz, że to jest konsekwencja poprzedniego życia, to jest taka trochę, no i ogólnie ta cała karma, że to jest trochę takie, no taka jakby próba wiary w to, że gdzieś istnieje jakaś odgórna, sprawiedliwa siła. Ja w to do końca nie wierzę, bo to tak jakby dla mnie jest, jakby ludzie nie potrafili dopuścić tego, że w świecie dzieją się bezsensowne krzywdy, nie? I to tak trochę do mnie to nie przemawia, ale to już wiadomo, są różne wierzenia, nie? Dokładnie. Prawda jest też taka, że w przypadku właśnie wierzenia w różnorakie religie, to się człowiek musi też spotykać z tak zwanym rasizmem. To też jest dla mnie takie totalna bezsensowność, co nie? Bo po prostu większość ludzi mówi, że
Na przykład katolicy mówią, że Bóg jest tylko jeden, był to Jezus i Maria itp. Zaś katolicy, nie wiem, czekaj, jak się nazywają ci ludzie, chrześcijanie i jeszcze co jeden. Znaczy, główne religie to jest chrześcijaństwo, muzułmanie, judaiści. Tak, ale w chrześcijaństwie są jeszcze jest jedna odmienna wiara, gdzie nie wierzą na przykład w Jezusa, a wierzą tylko w Maryję. Tylko No sobie to. nie umiem teraz przypomnieć nazwy Znaczy, tej. powiem tak, kult maryjny jest głównie w katolicyzmie, także Maryja to A, katolicyzm, tak. a w wszystkich innych odłamach chrześcijaństwa się właśnie kult maryjny odrzuca raczej w ten sposób. A, no tak, albo właśnie to na odwrót, no. Że właśnie w Jezusa się wierzy, a Marię już nie, na przykład, no. No, ale jeszcze tak dodam jeszcze na przykład tego mojego obojętności do wiary, to ja się z tym nie ukrywam. Ja mam otwarte zdanie na temat tego, mówię przy ludziach, nie krępuję się tego. To większość ludzi to też rozumie. Nie ma to też tak, że jest ciągle tylko obraza i hejt. Bardziej się skupia to na starszych osobach, że wiesz, jest taka jakaś babcia albo coś i ona zawsze ci powie, że a, bo ty grzeszysz, bo ty jesteś taki, no. A prawda jest taka, że a jeszcze jedno, jeszcze taka osoba ci powie, że ty jesteś na wózku, to ty masz gwarancję pójścia do nieba. I to też jest właśnie moje zdanie takie, że nie jest tak. To absolutnie nie ma wpływu na to, czy jesteś na wózku, czy też nie. Po prostu co robi każdy człowiek, czy to niepełnosprawny, czy niepełnosprawny, grzeszy i nie grzeszy, to i tak trafi do tego tak zwanego czysta, czy gdziekolwiek tam i będzie musiał z wszystkich tych czynów, co popełnił za tego życia, będzie musiał za to zapłacić w ten sposób. No i to jest nieuniknione. Dlatego mówię, że nigdy nie warto wychwalać też tak osób niepełnosprawnych, tylko traktować ich jak równych, bo jak ich traktujesz jak jakichś, nie wiem, bogów albo coś, czy nie wiem nawet to stwierdzić, czyli traktujesz ich wyjątkowo, rozpieszczasz ich, to takie coś jest złe, bo jeżeli taka osoba niepełnosprawna będzie od małego traktowana lepiej, to ona potem będzie, nie wiem nawet jak to nazwać, aspołeczna, czy coś takiego, nie To wiem. właśnie ten Nick Vujicic o tym mówił, że gdyby traktowali go pobożliwie, to raczej by nie dał rady psychicznie. Później też takie coś mówił, nie? Tak jest. A powiedz mi jeszcze. Musi być osoba, jeszcze dopowiem, niepełnosprawna, że tak powiem, jak najbardziej starać się być samodzielna i A tyle. powiedz mi, jeśli masz chęć, oczywiście nie widzisz przeszkód, bo z tej perspektywy nie widać. Na czym polega twoja niepełnosprawność? Można to, mógłbyś to jakoś opisać? Tak, bo nie widać kompletnie, jakby nie. Moja niepełnosprawność jest dość, można powiedzieć, nawet powszechna. W moim środowisku znajduje się około 100 osób niepełnosprawnych na tą chorobę, co ja. Jest to oczywiście tak zwana SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Choroba, no, taka, co się rodzisz i ją możesz mieć od razu. Tylko są trzy odmiany tej choroby. Jedna jest taka, że od razu na starcie jesteś chory na to. Druga jest taka, że w trakcie życia zostaje to uaktywnione po pewnym czasie i człowiek, i to jest właśnie dla mnie najgorsze od tej choroby, bo uczysz się chodzić, czujesz się pełnosprawny i nagle słabną ci mięśnie i trafiasz na wózek, tak z dupy. Że jest ci to zabrane potem jakby, nie? Ta Tak. pełnosprawność częściowa na początku. Tak. Trzeci typ jest taki, co całkowite ciało ci się wyłącza. Całkowicie. Od mięśni, wszystkie mięśnie, co jakie masz w ciele, bo wiesz, nawet w płucach masz mięśnie, to jest najgorszy przypadek, że jak ci się mięśnie w płucach wyłączą, to wtedy się udusisz na jawie jakby. No i koniec z tobą. To jest najgorszy typ, ten trzeci, bo wtedy ci się wszystko wyłącza. Drugi i trzeci jest najgorszy, a pierwszy to jeszcze idzie zaakceptować. A Ja powiedz mi, mam aha. coś między pierwszym a drugim. Bo ja mam takie coś, że poradziałem się, jakbym mały, ruszać. Nawet jak mam zdjęcia, jak siedziałem na huśtawce samodzielnie i się huśtałem z dzieciństwa, to
Potem z czasem na dzień dzisiejszy jestem tak ustawiony, że nawet ręki na joysty nie umiem dać. Ale chociaż mogę myszką operować tutaj przy komputerze i na telefonie pisać. A jak jest, sorry, że tak zapytam, a jak jest w przypadku tej choroby długość życia średnia, jakieś takie dane masz? Mój najstarszy kolega ma aktualnie 40 lat. Innych osobników niestety nie znam. Osobników ludzi, znajomych. No. A wiesz, On ja ma też tak. 40 lat, ustatkował się, ma żonę, dzieci, dwójkę, parkę. Więc życie na wózku nie musi być wcale takim koszmarem, jak to niektórzy twierdzą. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, jak to jest na przykład w przypadku właśnie, no, mam nadzieję, że nie będzie to problem, że takie tematy poruszam. No właśnie, nie wiem, jakaś deprecha bierze, coś w takiej sytuacji, jak sobie pomyślisz, że może niewiele życia zostać. Ja właśnie nigdy w życiu nie miałem depresji. Lekarz mi mówił zawsze w czasach tej pandemii, żebym lepiej nigdzie nie chodził z dupą, bo inaczej mogę się łatwo zarazić, a u mnie z odpornością jest bardzo słabo. I wtedy powiedziałem sobie, o kurwa, no to mam zarąbiście. No ja tutaj jako niepełnosprawny w premierę rozrywkowy tryb życia prowadzę i chodzę tam na nasze boiska tutaj w okolicy, co mamy, z kumplami się spotykam, chodzimy czasami ze starszymi do baru tam na piwo albo na coś, wiadomo. I potem kurna takie coś nagle dowiadujesz się i dup. I w sumie dopiero teraz, kiedy zaszczepiłem się niedawno, to mogę normalnie wrócić do życia, odżyć. Więc tak to wygląda u Ale powiedz mnie. mi ogólnie, no wprost, choroba rokuje na długą ilość życia, czy nie? Jeszcze raz? Choroba jakby, przy tej chorobie można długo żyć, czy nie, tak? Powiem tak. Kiedy urodziłem się i po pół roku stwierdzono mi znamiony zanik mięśni, to lekarze dali mojej mamie i tacie, naprawdę zadali im mocny cios w serce, bo powiedzieli im, że po prostu koniec ze mną będzie po 2 latach, że dają mi 2 lata życia maksymalnie. I było to tak, że mama z tatą byli zdesperowani, chodzili po doktorach, po znachorach, przepłacali niepotrzebnie pieniądze i potem kurwa stało się to, co się stało ze mną. Przeżyłem. Proste. Ale powiedz mi, bo wiesz, A ja. w międzyczasie jeszcze, kiedy właśnie 2 lata minęły, a rodzice dalej próbowali szukać jakiegoś magicznego lekarstwa, którego oczywiście nie było i nie ma do dzisiaj, natrafiali na bardzo złych ludzi. Między innymi ja też trafiałem, no bo to nie można ich tylko obwiniać, ja też w tym wziąłem udział i też ucierpiałem. Było to, wyglądało to w ten sposób, że trafiłem na przykład takich kilku doktorów, którzy robili mi na przykład operację tylko z powodu tego, żeby sprawdzić mój stan choroby, czy jestem chory. Po prostu wzięli mnie na stół, pokrolili, rozcięli mi tutaj kapkę na nodze, mam taką bliznę charakterystyczną, ale tego nie pokażę. I po prostu mi tak ze mną bawili się, zrobili ze mnie królika doświadczalnego. Była sytuacja też, że przyszło dwóch takich oszustów, ale nie nazwiem znachorami, bo nienawidzę ich. Znachor to się jeszcze stara, co nie? Ale to nie był znachor, to był oszust. To byli oszuści, to nie byli znachorzy. Oni się nie mają prawa pod tym podpisywać. Ja tych ludzi nienawidzę. Mam nadzieję, że może obejrzą filmik u ciebie albo jakoś dotrą do tego materiału. I naprawdę zniszczyli mnie całkowicie. Powiedzieli moim rodzicom, że sterydy mnie uzdrowią. No i mama z tatą, jak to już tacy mówili, mówię ci, byli już tacy zesperowani. Postanowili mi naszprycować tymi sterydami. Przepraszam, że przerwę, a to mowa o sterydach anabolicznych, takich jak biorą kulturyści i tak dalej, tak? Na No, mięśnie te produkty. takie, co mięśnie wzmacniają. A No. nazwę pamiętasz może? Nie pamiętasz, nie? Nazwy Nie, środków? nie, 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 Okej. nie. Ja miałem 5 lat chyba wtedy, a nie Dobra. wiem, nawet nie, może mieć.
No i cóż, no i brałem te sterydy przez 2 lata, bo pamiętam z opowieści. I te sterydy zamiast mnie wzmocnić, to mnie tylko, jakby to powiedzieć najładniej, jak się da, no, rozszerzyły. Zamiast mi mięśnie naprawić, sprawić, żeby działały, to mi tylko tak rozszerzyły mnie, no. Wiesz, jak to. Potem jest, nie wiem, mówią, że jestem gruby, a tak naprawdę ważę nawet nie 80 kg, bo ostatnio schudłem. Tylko wyglądam tak, jak wyglądam ze względu na tą bliznę z lat dziecięcych. I to nie jest tak, że oni mnie potem też właśnie krytykują ze względu na to, że ja dużo jem, tylko po prostu taka blizna mi została z tamtych lat. I tego się nie da już pozbyć. Z tym muszę żyć. No ale też trudno komuś zarzucać, jak oceniać poziom masy ciała, gdy ktoś nie może biegać, uprawiać sportu. To też głupota, nie? Takie w ogóle No, teksty. A powiedz mi, ale jesteś pewien, że to było oszustwo, a nie pomyłka po prostu lekarska? Że oni wierzyli w to? nie, A to absolutnie. prywatni lekarze byli, którzy recepty przepisywali? Nie byli, to nie byli żadni lekarze, to nie byli żadni Aha. znachorzy, a doktor, który potem je badał, powiedział, że potwierdził tylko moją tezę. Ale to jak, oni Czyli pieniądze za. brali za to, że przepisywali, czy jak to było? Oczywiście, że brali. Ja nie wiem, czy to nawet tutaj w paru tysiącach nie poszło się palić. Papierków parę tysięcy nie poszło do piachu. A tak jeszcze chciałem cię zapytać, wiesz, bo ja jestem trochę depresyjnym typem, gdzieś tam myślę o życiu po życiu. Nie jest to dobre może, ale miałeś kiedyś coś takiego, no właśnie jakbyś podszedł do opcji śmierci, nie? Czy to by było uwolnienie dla ciebie, czy raczej wolisz pożyć? Ja wiem, że to głupio takie pytania zadawać, ale myślę, że. Nie, no spoko. To też jest właśnie dość powszechny temat u mnie. Ja jestem zdania takiego, że trzeba korzystać z każdego typu życia. Nie wiadomo, co nas jest po śmierci czeka. Nie wiadomo, może być pustka, może być reinkarnacja, może być niebo. Ale ja jestem zdania takiego właśnie, że choćby nie wiadomo, co było po śmierci, trzeba każdą minutę, każdą sekundę danego nam czasu po prostu wykorzystać w Wykorzystać. najlepszy sposób, jak to jest możliwe. No na przykład w moim przypadku jest tak, że ja do czasu pandemii praktycznie nie siedziałem na dupie, tylko robiłem różne rzeczy. Miałem lecieć szybowcem, niby teraz, miałem O spełniać proszę. kolejne marzenie. Miałem się szybowcem przelecieć, chciałem zrealizować, to było moje kolejne marzenie. I no niestety prawdopodobnie znowu to nie wypali, bo miałem to mieć we wrześniu na urodziny, ale niestety planują dopiero ten lot jakoś w październiku, a w październiku ma być czwarta fala pandemii, więc chyba z tego nic nie będzie, niestety. Więc cóż, dać, coś tu jeszcze dodać. Nigdy nie poddawać się, iść przed siebie i nie patrzeć jakby na te kłody, które nam blokowały drogi, tylko je przeskakiwać.